No kciuki, Wojtek Goździewicz czy Patryk Detmer? Patryk Detmer czy Wojtek Goździewicz? A my po tym przejeździe zapraszamy na kolejny stream. Ten stream będzie streamem z Top 32 klasy Pro. I czekamy z niecierpliwością. No jestem bardzo ciekawy, co tutaj się wydarzy. Zostawia sobie tam miejsce, by fajnie gonić. Tak, to jest mały finał, oczywiście, bo miejsce trzecie. Rywalizacja. Gdzie są światła? Zapalają się światła. My też czekamy z niecierpliwością i rusza przed zielonym Patryk Detmer, tak jak Chase może to zrobić. Z przodu jest Wojtek Goździewicz, będzie od razu atakował Wojtka Goździewicza. Patryk Detmer, tak też się dzieje, bardzo obrani na Wojtka, teraz dobra dwójka ominięta, jest tam na drzwiach swojego rywala. Patryk Detmer idzie wszystko, teraz minimalna separacja, musi nieco wypłycić kąt, jest blisko cały czas Patryk Detmer, przekładka na sterzaku, teraz dociąga się ręcznym i staje na gazie w odpowiednim miejscu Patryk Detmer. Brawo! Świetny przejazd Patryka Detmera i Wojtka Goździewicza, duże, duże brawa! Patryk przejechał swojego najlepszego chase'a podczas dzisiejszych zawodach i akurat w decydującym momencie, jeszcze raz zwróćmy uwagę, jak pięknie pojechali jedynkę, jest widzieć, no to jest cień tak naprawdę, widać, że to są takie same samochody i widać je w jednym kadrze, dosłownie nawet czasami za zasłaniem. Mają w przodu, bo jedno i drugie GTE. Inne lotki tylko są i tutaj widzimy dosłownie tym samym kątem, tą samą linią podąża Patryk Detmer, nie ścina zbyt mocno do środka, co wygląda bardzo obiecująco. Jeżeli chodzi o Patryka, no tutaj też bardzo fajny lead przede wszystkim Wojtka. Tak. Zobaczmy, jak jest płynny, wypełniający wszystkie zony bardzo szeroko. No tutaj miejsce, w którym Patryk często popełniał błąd, tutaj się już wyciągnął wnioski. Naprawdę wyglądało to mega dobrze. Także mamy bardzo fajne finały w klasie semi-pro. Dokładnie tak. Nie pozostaje mi nic innego, jak się z tym zgodzić. No i zaraz zobaczymy, czy Patryk Detmer, czy Wojtek Goździewicz. Tak, Wojtek widać, Goździewicz czy Patryk Detmer, ale tutaj myślę, no będzie musiał dać z siebie absolutnie wszystko Wojtek Goździewicz, żeby powtórzyć ten to, co zrobił wcześniej Patryk Detmer. O, i faktycznie u Patryka Detmera jakby udało się tej trakcji troszkę więcej znaleźć. Jesteśmy pod wrażeniem. Tak jak wspominałem, tam opona naprawdę ma niewiele już tego ciśnienia. Tak. Wręcz przeciwnie do zawodnika, który teraz ogląda światła startowe. No, Patryk Detmer na szczęście się nie myli, więc żeby nie mylił się i tym razem, żeby ten pojedynek był jak najlepszy, jest od razu inicjacja. Blisko jest też Wojtek Goździewicz do dwójki. Co prawda Patryk Detmer nie dolatuje, ale przekładki piękne teraz Wojtka Goździewicza. Wojtek Goździewicz teraz musi się troszkę odhamować, była delikatna korekta, ale cały czas mamy fenomenalny atak. Patryk Detmer na piątce jest głęboko, teraz ściągał do środka Wojtek Goździewicz, mamy kolejny atak i ja przyznam szczerze, że teraz cieszę się, że nie jestem sędzią i proszę o duże, duże brawa zarówno dla Patryka Detmera, jak i Wojtka Goździewicza, te brawa jak najbardziej im się należą. To jest to, co oglądamy, tylko i wyłącznie potwierdzenie, co wczoraj mówimy, że to jest najsilniejsza narodowa liga w Europie, jak Europie, i na świecie, już można też tak to sądzić. Zwróćmy uwagę, że tutaj właśnie mamy newralgiczny moment, w którym sędziowie w tej chwili oglądają na pewno powtórki, gdzie jest duża korekta po stronie Patryka, przez co musiał troszeczkę wyhamować Wojtek, ale to ogarnął, zwróć uwagę. Tutaj przychodzi to jego doświadczenie kilkunastoletnie, ponieważ wiedział, co zrobić, jak się zachować, powiększyć kąt, podpompować nogą gaz, żeby turbina cały czas się kręciła i dzięki temu mamy fajny przejazd. Ja zaryzykuję nawet stwierdzenie, że w klasie, no w semi-pro też wiadomo, jeżdżą zawodnicy fenomenalnie, w klasie pro natomiast jest szybciej, że jak oglądam klasę pro, tutaj na drifting, jak myślę z Polski, to mi się to bardziej podoba niż FD. Nam w tym FD naprawdę jest ciężko. Od pewnego czasu. Nie, no jesteśmy dumni i tak jak już żużel, zaczyna być to narodowy sport i zaczynamy być tutaj pionierami, liderami na całym świecie i oby to cały czas się fajnie rozwijało dzięki właśnie takim organizacjom jak Driftingowe Mistrzostwa Polski. Zresztą zwróćmy uwagę, teraz patrzę na wał, no cały wypełniony, trybuna również mega cieszy. Widzimy dużo flag, partnerów, sponsorów, którzy inwestują w to, dzięki czemu ta cała infrastruktura i to przedsięwzięcie się rozwija, z czego jestem mega dumny i zadowolony i widzimy, że Wojtek Goździewicz wygrywa. Tak więc Wojtek Goździewicz z miejscem trzecim, Patryk Detmer z miejscem czwartym. Więc mamy wszystko wyjaśnione, jeżeli chodzi o klasyfikację.